Nasza firma została utworzona w 2015 roku. Bazą do jej powstania był zapał do pracy i pasja do budownictwa młodych, utalentowanych osób, połączone z doświadczeniem i wiedzą starszych projektantów. Przy osiąganiu postawionych celów zawsze pamiętamy, że najważniejsza jest droga, która stanowi najistotniejszą część projektowania jako proces twórczy, najbardziej inspirująca, interesująca i motywująca do dalszej pracy. Szukając rozwiązania przyspieszającego pracę oraz usprawniającego proces zarządzania, zdecydowaliśmy się na oprogramowanie Alplan BIM. Program Alplan BIM umożliwia optymalizację pracy nad projektem, uniknięcie kolizji na etapie budowy. Stał się również inspiracją dla całego zespołu. Technologia BIM umożliwia wykonawcom opracowanie cyfrowych danych, które umożliwiają proces projektowania, koordynacji projektem, a co za tym idzie, szybką wymianę informacji. Nasz klient to tak naprawdę my wszyscy. Projektujemy i budujemy dla całego społeczeństwa. Każde realizowane przez nas zadanie jest ciekawe. Jednak patrząc od strony hydrotechniki, na tę chwilę najciekawszym zadaniem dla mnie był projekt modernizacji odrzańskich śluz Krapkowice, Januszkowice i Opole. Głównym celem projektowym było dostosowanie stopnia wodnego Krapkowice na rzece Odrze do parametrów eksploatacyjnych 5 klasy drogi wodnej. W tym celu powstał wielobranżowy projekt budowany, którego głównym elementem była śluza na stopniu wodnym Krapkowice o parametrach użytkowych 190 m długości, 12 m szerokości i 4 m na progu dolnym. Główną zaletą programu była praca na jednym modelu 3D przedstawiającym śluzę oraz zbrojenie. Znajdujemy się na stopniu wodnym Krapkowice, na którym jest realizowana budowa nowej śluzy żeglugowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej przy użyciu oprogramowania Alplan. Jest to inwestycja finansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całej inwestycji wynosi około 220 milionów złotych. Okres realizacji zadania rozpoczął się w 2021 roku i planowane jego zakończenie jest z końcem 2023 roku. Korzyści na etapie realizacyjnym polegają przede wszystkim na bieżącej możliwości wprowadzenia zmian wszystkich do modelu BIM-owskiego Alplan. Jeśli to by była standardowa metoda, nawet cyfrowa, to byłyby miesiące. Jeśli to by była metoda taka pierwotna, czyli rysunkowa, to można powiedzieć, że to nawet do pół roku mogło trwać w tej sytuacji. Tak. Także tak wygląda proces optymalizacji właśnie na BIM-ie, tak? Czyli możemy na bieżąco projektować, zmiany wprowadzać, zmiany bardzo szybko generować do wydrukowania, do projektu. Aktualnie znajdujemy się na terenie budowy nowej śluzy na stopniu wodnym Krapkowice. Poziom, na którym się znajdujemy, jest kilka metrów poniżej poziomu wody w rzece Odra. Tutaj z tyłu za nami znajduje się głowa górna nowej śluzy. Widać już elementy prefabrykowane, olicowania ścian komory, przygotowane zbrojenia, wytyki zbrojenia. Tutaj jakby praca cały czas postępuje i wrę pełną parą na budowie, celem ścigania harmonogramu realizacji budowy. Śluza jest o konstrukcji masywnej, żelbetowej, o dość skomplikowanym układzie zbrojenia. Szczególnie skomplikowana jest sama głowa górna śluzy i zbrojenie kanałów obiegowych, gdzie mamy krzywoliniowy przebieg prętów w przekroju poziomym oraz krzywoliniowy w przekroju pionowym, ponieważ na głowie górnej realizowany jest spad, w związku z tym kanały opadają w dół. Dzięki zastosowaniu technologii BIM i oprogramowania Alplan udało się w sposób, można powiedzieć, bezproblemowy zaprojektować zbrojenie i biorąc pod uwagę obecny etap realizacji prac na budowie oraz brak zgłaszanych problemów w tym zakresie i bezproblemowe wykonywanie tych prętów, które są przecież średnicy FI25 wykonywane na zakładzie prefabrykacji, nie ma żadnych kłopotów z ich wykonaniem.
Obecnie cały czas wykorzystujemy oprogramowanie Alpine Beam przy mniejszych i dużych projektach. Dla przykładu, w pracowni hidrotechnicznej realizujemy wielobranżowy projekt jednej z dolnośląskich elektrowni wodnych. Biorąc pod uwagę nieustanny, dynamiczny rozwój naszego biura oraz rozbudowę wszystkich naszych pracowni, trzeba powiedzieć, że rozbudowa w zakresie oprogramowania jest wręcz nieunikniona.